Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, wskakując na kunia i zmierzając powoli w kierunku królewskiej stolicy, tylko sobie muszę oznaczyć jeszcze miejsce, żebym nie leciał jak idiota w złe miejsce, a teraz prawie żebym to zrobił, więc biegusiem, czy tam galopem, lecimy po drodze. Tylko pytanie, czy ja chcę mieć ten miecz, czy ten miecz lekki? W sumie wróćmy do tego lekkiego miecza, do tego właśnie miecza, gdzie on jest? Tutaj. A właśnie, jeszcze tych nie sprawdziłem. Miecz kata Marajasa, legendarny miecz rodu Marajas, rodziny katów, która panowała w Zamku Cieni, jeden z legendarnych oręży. Elemer od Głogu, łowca dzwonków kulistych, zabrał ten miecz z miejsca swej nadchodzącej egzekucji i uczynił go własnym, dając mu zdolności bojowe ze swojego domu. Eochaid, chyba jakoś tak? Tańcząca klinga Eochaid. Napełni miecz energią i skieruj go na wprost, wykonując spiralny atak. Podczas gwałtownego wirowania miecz nadal zadaje obrażenia. Naładuj atak, by zwiększyć zasięg i czas trwania młyńca. Czyli to jest chyba to, co on wykorzystywał w trakcie walki. I tutaj ostrze z wężowej kości. Złowieszcza katana stworzona na wzór wężowej kości. Gęsto upakowany rząd kolców wyrastających z ostrza jest pokryty śmiertelną trucizną. Podwójne cięcie. Bardzo ładnie. Podobują mi się takie rzeczy. Jak ktoś z trebusza chyba napieprza. Także dziduj, struga, dziduj. Jak się okazało, że oni mi zabili teraz konia, to chyba zapierdolę, nie? Nie, dobra, na szczęście nie. Przecież w sumie też trzeba dodać pod mocną wątpliwość, czy struga jako widmowy wierzchowiec w ogóle może zginąć, nie? Dobra, co dalej? Następny. Jeszcze jeden. Na koniu. Pożyw się. O, serio, to mu w ogóle damage'a nie zadało? To aż dziwne. Okej, mamy wielkie pole bitwy przed stolicą. Nie ma miejsca. Nie, wróć, jest miejsce łaski. Obrzeża stolicy. Okej, cyk. Łaski. A czy odkrył się już miejsce z mapką? Tak, mamy tutaj. Nie, to chciałem zrobić. Oznaczyć sobie ten punkt. Na kunia w takim razie i let's go. Tam zaraz przy moście. Jestem miejsce do odkrycia mapy. Wow! A ty tu skąd? The close. Dobra, nie będzie tego backstaba, no ale czy backstaba viscerala, ale puknaliśmy go. Medalion z Markiem Bursztynem plus jeden. Okej, okay, literalnie to jest ostatnia osoba, jakiej bym się tu chyba spodziewał, nie? Co tu robi Morgoth? Czy tam... Nie, Morgoth? Nie, Margit! Ale Morgoth chyba też miał tu... Kurwa, zgubiłem się teraz. Fuck. Zajebałem się w akcji, to dość potężnie. Dobra, jedna flaszka. Czy jak to było? Nie, Morgoth miał tu być w stolicy, mamy go pokonać, ale to był Margit, zdaje się, nie? Czy mi się coś pojebało teraz? Ale chyba nie.
Dobra. O, mogę znowu przyzwać kogoś do pomocy. Ciekawe. Serio, gargulec? Taki widzę trening przed tym gargulcem, który jest przed tym. Przed górankiem. Idzie lepiej niż tamtym bossem. Musiałem się odezwać, nie? No ej, zrobiłem unik przecież! Już przyłożyłem tę jebaną flaszkę kurwa do ust! Ja nie wiem, czy to gówno jest kurwa z kamienia, czy to żyje. Jazda. Ponownie zużyty kurwa. Na marne łuk runiczny. A szkoda. Liczyłem, że trochę dłużej tu będzie. Że dłużej będzie mi służył. Niestety przejechałem się na tym. Czekaj, co by powiedział na jakiś piorun prosto w pysk, nie ten gargulec. Skąd w ogóle przyleciał, takie moje pytanie? Aha, tak sobie po prostu desant zrobił. Aha, totalnie niewrażliwy. Warto wiedzieć. Tak, to było bardzo inteligentne z mojej strony. Że i znowu ten przeciągnięty atak. Aha, lamao. Pewnie stój se kurwa 20 metrów nade mną i napierdalaj we mnie. Dlaczego kurwa nie? Super. Tutaj już tak blisko jest. Jezu, jeden cios! Jest! Wielki topór gargulca. Kurwa, w dupę nie zmokli z tym toporem. Jeszcze to jest miejsce łaski, nie wierzę. Dwa złote nasiona. Łej, czy przy tamtym drzewie też były dwa złote nasiona? O kurde, ty, to muszę teraz szybko sprawdzić. Dobra, i tutaj. No i to jest to miejsce, które tam widziałem z oddali. Dobra, odkryjmy sobie mapę w takim razie. Okej, mam nawet od razu całej stolicy. O kurde.
Kurde, myślę, że będzie jakaś większa. O, to tu jest. Kolejna czytająca z palców starucha. Że się na niej ten kurwa gargulec nie skupił, to jestem aż w szoku. Że dobra, może skupił to za dużo powiedziane, że nawet nie chciał jej napierdalać. To jest za śmieszne, musimy być szczery. Cóż, w sumie dobra, bo ona jest tam zaraz za tym, ja byłem tutaj na schodach, więc dobra. Okej, I get it. Zobaczmy, czy są tutaj dwa nasiona? Bo zgarnąłem jedno, czy jest drugie? Kurde, jest! Damn! I bym to kurde ominął, gdybym nie zobaczył tam dwóch nasion. Dobra, czytaj, co mi powiesz? The fingers I served once prophesied a tarnished would one day become Elden Lord and restore the Golden Order. Surely you see it too. The gold that enshrouds the heavens. Great tree which begets the pillars of light. Oh, tarnished, hasten to the foot of the tree. And whatever you might face, the fingers will surely guide you. To jest ciekawe stwierdzenie. Pewnie też nie widzisz to drzewo i złote promienie. Tak, widzę, bo ciężko tego kurwa nie widzieć. To drzewo jest widoczne z każdego krańca tego pieprzonego świata. Dobra, na razie spokój. Pytanie, czy ja będę w stanie teraz te drzwi otworzyć. Morda! Okej, jeszcze tych dwóch. Cykbak stawik, odnowienie skupienia. No tu się już nie udało skupienia odnowić, no ale dostałem chociaż odnowienie flaszki, także spoko. Tylko pozbierać na szybko jakieś fanty, które z nich powypadały. No i spróbujmy otworzyć drzwi. Tu jest słonecznik, tu jest kamienny kostur, ziółko, zagubione popioły wojny. Nie masz prawa. Z komentarza. Nie, nie mogę tego otworzyć. Aha. Okej, to jak mam wejść w takim razie do środka, skoro nie mogę otworzyć głównej bramy? Może też widzenie przejdę. A, od tej strony pewnie. Dobra. To wracamy na pole bitwy. Na obrzeżach, szybka regeneracja wszystkiego w sumie. No i bardziej teraz na lewo musimy się kierować. Ja sobie oznaczę to miejsce. Żeby nie zbaczać ze ścieżki. No i zobaczymy, co takiego odkryjemy. Po drodze lub w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że nie kolejną wielką bramę, której nie mogę otworzyć, a po prostu będzie jakieś przejście, wiadomo, tyłem, nie? Kolejni trwający w śmierci, ale z nimi się zajmiemy kiedy indziej. No ale warto wiedzieć, że są. Tak, trwa walka, więc nie mogę sprawdzać tego. Zobacz mapy. Z którym poziomu drugiego? Okej. Okay. Serio dalej trwa walka? O, już nie. Dobra, na razie spokój. No ciebie to już tam kolego widziałem z dystansu. O, tam jest drugi.
trzeci schowany za drzewami. Stary, trochę cię widać z tą maczugą. Czy tam halabardą. Jezu, bez żartów, no. No, jasne. Okej, czekam na kolejny strzał, ale... A nie, dobra, jednak był, tylko się rozbiło drzewo. Nie ma typiarza. Wielki łuk golema i wielka strzała golema. Okej. Okay. Gdzie jest ten golem z halabardą? Tutaj. A w sumie mogę go olać. A ty właśnie, a propos. Halabardy. Zobaczmy ten topór Gergulca. Wielki topór z brązu. Nie chcę wiedzieć, co jest na tym ostrzu. Używany przez nieustraszne Gergulce. Podobnie jak jego właściciela, brakujące części wykonane z trupiego wosku. To zlepek czepionów. Ja pierdolę, nie. Kurwa, brakujące części kamiennego topora zrobiono z... brakujących części ciała, kurde, innych typów. No kurwa. Smoczy strażnik drzewa. No siema. No ej, bez żartów! No, kurwa, bo ci jebnę zaraz! Czy go koń zionie, kurwa, ogniem? O, pewnie! Co to jakieś czerwone pioruny, kurwa? Coś smoczego? W sumie chyba tak, Lansax chyba biła też czymś takim. Kurwa, rozpierdoli mnie zaraz. Okej, ominięte. No to już kurwa nieszczególnie. To już kurwa tym bardziej, elo! Jasny kurwa chuj! Może kolejny kurwa boss, który co chwilę spami jednym a tym samym ciosem! No ja pierdolę, ile kurwa można? Dobra. Spróbuj jeszcze raz, ale tym razem z naelektryzowaną bronią. Proszę! Smokaj pioruny, cwaniaczku, z PKS-u! Proszę, drugi poise break, oj! Tak, chcę przywołać. No i zdychaj! I pięknie! Wielki smoczy pazur i tarcza smoczego szponu. Totalnie nie
wypłacalna nagroda za takiego bossa. O, widzę przy okazji kolejny wskaźnik do tuneli. Gdzie mi to poprowadzi tym razem? Tutaj na dół. Okej, czy jak zajdę na dół, to będę w stanie wrócić? Trochę powątpiewam, także pozwólcie, że najpierw sobie jednak wkroczę do stolicy z nadzieją, iż jest tu cholerne miejsce łaski. No i bardzo dobrze, że jest. Za taką walkę to mi się aż kurwa należy to miejsce łaski. Hop. Odkrywamy miejsce łaski. No i zajebiście. Odpoczywamy i kończymy odcinek. Na pewno wam wytnę większość tej mojej podróży w to miejsce. Nie mam bladego pojęcia, ile zostanie na tym odcinku. Ale sorry, ja aktualnie muszę po prostu zrobić sobie krótką przerwę, bo jak jeszcze jedna taka akcja się wydarzy, to mnie chuj strzeli. Najważniejsze jest to, że jesteśmy powoli już w stolicy. Czyli też po pierwsze, powoli jesteśmy, coraz bliżej jesteśmy tego gościa, którego mamy zabić dla Benharla, albo pomóc mu w zabiciu go, to jest jeden, ale dwa, coraz bliżej też jesteśmy złotego drzewa, pod które mamy zaprowadzić Melinę. Tak więc, zobaczymy w kolejnych materiałach, co takiego tutaj nam przyjdzie nowego. Może jeszcze tak, żeby nie kończyć takim wkurwionym mną, to przejdźmy się do twierdzy i zobaczymy, czy coś powiedzą nowego. O, kolejna rzecz z DLC-ka. Czy ziomeczki tutaj coś powiedzą nowego a propos tego, że jesteśmy już właśnie w stolicy. Na przykład ona, albo palce. Hełm Głogu. Okej, mamy set tego Elemera. Nie bardzo wiem, jakim cudem ona ma go w posiadaniu, no ale niech będzie. Dotknij dwóch palców? Okej, nie wiedziałem, że mogę to zrobić. Zachwyt. Aha, okej, dostałem po prostu kurwa gest. Serio, gro? Dobrze, podczas walki z bossem mnie nie wyjebało, bo już mi, bo to dopiero bo było irytujące. Dobra, tak, wracam, super, super, w dupie to mam, wracamy do gry. Jakby mi w trakcie tej walki z bossem nie wyjebało, nie, to mi się po prostu wkurwił. Taki nie na żarty. Gdzie jest Nefeli? Od dawna jej tu nie widziałem. Journey to the cap of the two fingers, you may be out. No już właśnie jestem w stolicy. Myślałem, że powiesz, że coś powiesz nowego, dziejaszku, no ale niestety nie bardzo. Ty coś powiesz nowego? I asked you not to disturb. Nie. No to zaoferowała nic, nie? Ale może one mają coś nowego? Też nie. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, tutaj był trup Rozjera. Nie ma go od poprzedniego odcinka. Fii nie ma od dłuższego czasu akurat. No i to się raczej nie zmieni. Rodelika. Też nic. Mam czwarty level Convali, tylko nie mam komu nie mam na co to wydać, więc... Mech. Okej, on nie ma też nic do powiedzenia. Szkoda. Ale właśnie, ponury kamień kowalski level 5. Czyli level, który muszę sobie najlepiej pomnożyć, bo może się później przydać. Tutaj też ponury kamień kowalski. Tu mam tylko jeden, więc to też muszę rozmnożyć. Tutaj jest zwykły kamień kowalski, więc lecimy. A to jest ten mieczyk, dobra. Tutaj ostrze wężowej kości też zwykłe kamienie kowalskie, więc poprosimy. Z tego ostrza wężowej kości myślę będę korzystał
Może jakoś bardzo często, ale na pewno będę korzystał, jeśli później jakoś lepiej to sobie wyważę. Znaczy, Boże, wyważę, jeśli po prostu będę chciał bardziej się z tym... Częściej się z tym obchodzić. Co ja pierdolę za głupoty? Sam nie wiem nawet. Dobra, tutaj obieracze z boskiej skóry. Obieracz właściwie, też ulepszymy. Tak samo jak te bliźniacze miecze rycerza. Tutaj też kamień kowalski, ale z tego nie będę korzystał. Wielki młot, z tego też raczej nie będę korzystać. Wielki smoczy pazur, zobacz. A, nie mogę tego przeczytać, szkoda. Muszę czytać z gnizny, też ponury kamień kowalski. Chociaż w sumie dobra, ponury kamień kowalski to mogę na drugi level wykorzystać. Tutaj wielki łuk golema, też ponury kamień kowalski. Tutaj te tarcze, to też ponury kamień kowalski. Tutaj tarcza z głowy. Ciekawe, jaki level musiałbym walnąć, żeby to miało 100% redukcję. Chociaż widzę, że póki co to negacja obrażeń niestety zostaje bez zmian. No niestety. Dobra. Też na koniec wczytajmy się w opisy. Czyli tak. Czyli właśnie, może weźmy sobie teraz ten ostrzec wężowej kości. Tylko tak, czy to ma jakiś. To ma podwójne cięcie, jak to wygląda? Tak, muszę wyjść poza tą twierdzę. Bo inaczej to nie będzie fungowało. Dobra, teleportujmy się w to miejsce. No i wytestujmy te ciosy. Aha, to jest takie coś, okej. Okay. Czyli tutaj mogę na spokojnie na katanę tą nałożyć też odbicie. Zobaczymy też przy okazji, co takie, jak wygląda odbijanie tą kataną. Zobaczmy to najlepiej od razu, żebym o tym nie zapomniał. Używany oręż. Aha, serio. Nie mogę tego zmienić. No nie wierzę. Super, czyli mam pierwszą katanę fajniejszą, której chcę używać i jest to katana z tak gównianą umiejętnością. Jak przytrzymam, coś się stanie? Nie, nic. Potem mogę tego ten tak mucić. Dobra. No i tak wytestujemy, jak to działa. Tutaj topór gargulca, no to wiadomo, topór jak topór. To też znamy. Też znamy. I tutaj, smoczy pazur. Broń wyciosana podobno z pazura wielkiego starożytnego smoka, używana przez groteskowych strażników, którzy nadal służą złotemu drzewu. Pazur posiada moc błyskawic i z łatwością rani kruchych potomków smoków. I też ma wytrwałość. Czyli lipa. Dobra, tutaj to zobaczmy jeszcze, jak działa. Ok, czyli to samo, co wykorzystywał rycerz w zamku. Łuk ma na wylot. Wielki łuk z czarnego kamienia wykonany przez cywilizację, która popadła w ruiny. Broń strażnika golemów. Samo naciągnięcie cięciwy tego niezwykle ciężkiego, wielkiego łuku wymaga ogromnej siły. Co sugeruje, że nie został on stworzony do użytku przez ludzi. Wielka tarcza głogu. Wielka tarcza z obcych ziem używana przez Elemera od głogu. Ataki z użyciem tego oręża wykorzystują żelazne kolce, które owinięto wokół jego ramy. Pochodzi z Eokaid, krainy dumnych, samotnych ascetów. Ciostarczą. Też ciostarczą. Wielka tarcza wyciosana podobno z pazura wielkiego starożytnego smoka, używana przez groteskowy starożytnego, jest nasycona błyskawicą. Czyli ma 100% fizycznych i 76% na błyskawice.
Czyli tak jak ta jest lepsza na magiczne, tak ta jest lepsza na błyskawice. Ale jest to niestety wielka tarcza, czyli tarcza, która nie daje mi możliwości parowania. Chociaż w sumie na tego typa to by się akurat bardziej przydało, bo i tak nie wiedziałem, jak go parować. To jest jeden, dwa, w ogóle nie wiedziałem, czy można go parować. To jest osobna kwestia. Okej, ostrze, wróć do mnie. No i to chyba wszystko, tak. Dobra, no to odpoczniemy sobie na szybko przy miejscu łaski, pochowamy zbędne rzeczy. No a potem w kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie eksploracją tegoż miejsca. Czyli tak, to jeszcze nie zostanie. Jakiś rapier muszę wyciągnąć, to skombić wtedy z tym. To zostaje. Woal mogę na razie schować. To chowamy, to zostaje. To out. Włócznia też out. Dobra. Tutaj jakiś rapier będę potrzebował teraz. O! Tutaj szpada. Ciężki miecz do pchnięć. Okej. Okay. Albo rapier plus 15. Rapier Rozjera. Weźmy sobie rapier Rozjera. Będzie okej. Okay. Dobra, teraz z tej strony łuk do schowania, to idzie na sprzedaż, strzał nie ma co przeglądać, te dwa do schowania. Teraz tutaj, no trochę tego będzie. Dobra, mogę to schować na razie. Tylko tutaj teraz tak, chcę wyciągnąć kontr po zasłonie, obniża energię, nie, unikalne dla broni kolnej też nie, zasłanianie się, dobra, to mogę mieć w sumie przy sobie i ten talizman też chcę mieć przy sobie. Dobra, to mnie dole też sobie wezmę i to też nie zostanie ze mną. No i dobra, ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring, w którym będziemy dalej eksplorowali tutaj po prostu okolice. Tylko nie wiem, czy już pójdziemy od razu do stolicy, czy może jeszcze zwidzimy tutaj ten połać tutaj, może do drzewka pójdziemy. Powinno być przy nim coś fajnego. No ewentualnie będę mógł tutaj właśnie zeskoczyć na dół, bo powinienem to chyba przeżyć, tak myślę. No jak nie, to po prostu się cofniemy tutaj gdzieś i pojedziemy tutaj i zwiedzimy to miejsce i też te katakumby. Ewentualnie jeszcze ten tunel zostaje. Gdzie on był? Ten tunel Altus. Tutaj stary tunel Altus, jeszcze to jest do zwiedzenia. Dobra, no to dla mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!